Ilekroć pokazywałem to akwarium, zawsze słyszałem jakieś głosy, że wszystko fajnie, wszystko ładnie, ale brakuje czegoś czerwonego w nim. Przyznam się szczerze, podzielałem te uwagi. I voilà, mamy coś czerwonego. Epoka akwariowa, zapraszam na film. Poza czerwonym bojownikiem, którego widzicie, dołożyłem również lotosa tygrysiego czerwonego. Na razie on tak średnio czerwony jest, na razie jest niewidoczny, ale z czasem myślę, że urośnie i troszeczkę doda kontrastu, doda koloru temu akwarium. No ale to tak tylko dodatek. Kiedyś byłem w sklepie zoologicznym i zobaczyłem właśnie pełno kubeczków z różnymi bojownikami. No, naprawdę były przepiękne, różnego rodzaju, z takimi postrzępionymi płetwami, te agi, ten, z takimi właśnie, nie wiem co to za odmiana jest, ale z takimi właśnie równymi. No, podobały mi się strasznie. Tak, nigdy jakoś nie byłem napalony, jakoś nigdy nie chciałem specjalnie mieć bojownika w akwarium. Tak, jak je zobaczyłem, jak tak się przypatrzyłem na nie, no to no strasznie mi się spodobały. Tym bardziej, że krewetki w tym akwarium no, są dość mało widoczne. Cały czas siedzą w tych kamieniach pod tym gruzowiskiem. Mało co ich widać, więc tak sobie myślę, czemu by nie wziąć, nie kupić sobie takiego bojownika, żeby dał troszeczkę życia temu akwarium. Tym bardziej, że mam pełno tutaj nicieni, pływa mi w tym akwarium, denerwują mnie one strasznie. A w tym samym dniu, kiedy rzuciłem bojownika właśnie, bojowniki, byłam harem w sumie, kiedy rzuciłem bojowniki do tego akwarium, to zaraz zaczęły się rozprawiać z nicieniami właśnie. Także myślę, że kwestia kilku dni i problem będzie rozwiązany. Tak jak wspomniałem, kupiłem sobie harem bojowników. Dwie samiczki i samca. Samiczki względem siebie są łagodne, sympatyczne, ale samiec się okazał damskim bokserem i cały czas ściga samiczki. Na szczęście no jest troszeczkę tych takich zakamarków tutaj. Po lewej stronie, która jest cała zarośnięta, samiczki mają się fajnie jak gdzie schować. Z prawej strony nawet nie widziałem, że między tą plexi a kamieniami jest jakaś tam grota, jakaś przestrzeń taka na wylot, że te samiczki właśnie uciekają tam nieraz przed tym samcem, przed bojownikiem. Myślę, że chyba się im tutaj nic nie powinno złego stać, bo samo to, że może płetwy samca, bojownika są no ładniejsze, no nie oszukujmy się, samiec jest ładniejszy od samiczek, to samiczki jednak z tego względu, że mają krótsze płetwy, no są bardziej zwinne, szybciej uciekają, mniejszą przez dziurę gdzieś wejdą, schowają się, schronią przed nim. Także no myślę, że nic im złego się nie stanie. Patrzyłem po samiczkach i nie zauważyłem, żeby miały gdzieś podgryzione płetwy. Chociaż tak jak widzicie, o, samiec cały czas czyha, poluje, żeby dokuczyć samiczkom, ale czy do jednej, czy do drugiej, ale one się jakoś umiejętnie chowają przed nim i na razie myślę, że jest spoko. Także no, no podoba mi się ten bojek, podoba mi się on strasznie, także niech tak zostanie jak jest. A krewetki niech jeszcze bardziej siedzą w tym ukryciu pod tym gruzowiskiem. One też sobie tam gdzieś znajdą jakieś zakamarki, żeby się przed nim schronić. Co do samego akwarium, to ten glon, o którym ostatnio mówiłem, to przypominający watę, nadal pozostał. On tam się jakoś nie bardzo nie rozprzestrzenia. W tych kilku miejscach, w których się pojawił, tam cały czas się utrzymuje. Ja go troszeczkę jakoś tam starałem się wyciągnąć, ale całe, zawsze jakaś tam parę niteczek zostanie i to wszystko odrasta. Krasnorosty widoczne są, ale to tak właśnie głównie na kamieniach. Na kamieniach mi one w ogóle nie przeszkadzają.
Co ciekawe, w 120 cały czas się męczę z ogromnym pyleniem szyb. Nieraz mi się już wydaje, że już jest dobrze, ale za chwilę z powrotem. W 120 pyli mi na zielono. Tutaj w combo ja już naprawdę nie pamiętam, kiedy musiałem przecierać szybę. Fakt faktem, gdy układałem tą aranżację z tych kamieni, to wziąłem, przetarłem te szyby, no ale to nie było jakoś tak specjalnie konieczne, potrzebne. Po prostu dla zasady to zrobiłem. I powiem wam szczerze, od tego czasu, już nie pamiętam, ale na pewno dobry miesiąc, jak ułożyłem te kamienie w tym akwarium. Minęło miesiąc, nie wymieniałem wody, tylko jedynie dolewam to, co odparuję. Nie sprawdzam nic i to wszystko w miarę sobie tak fajnie żyje. I przede wszystkim nie muszę tych szyb przecierać. Nic mi nie pyli na zielono. Nie denerwuje mnie to tak jak w tym 120. Nie, proszę nie mówić, że to jest wina nawożenia w 120, to pylenie szyb, może jakiegoś błędnego nawożenia, ale tak czy inaczej ja bym obstawiał na małą filtrację, na niedostateczną ilość bakterii nitryfikacyjnych w tym akwarium 120, bo tutaj, jak wiecie, jest ten filtr przelewowy, jest konkretna filtracja. No myślę, że chyba to jest ta zasługa jednak, to jest ten duży plus combo, że naprawdę to akwarium jak dojrzało, jak ta cała biologia w tym filtrze dojrzała, to naprawdę sporo to pomaga. Sporo to pomaga i są tego efekty, chociaż właśnie mówię, że gdyby tylko nie ta wata, to byłoby elegancko, to byłoby naprawdę, naprawdę super. To chyba tyle. Ja już będę kończył dzisiejszy odcinek. Jak widzicie, bojowniki fajnie sobie mieszkają. Podobają mi się, cieszą oko. I co ważne, mają tych kryjówek, zakamarków. Jeszcze jakby się lotos rozrósł, mi się marzy. Jeszcze mikrozorium pteropus. Takie duże, większe. No to myślę, że byłoby jeszcze całkiem fajnie, by bardziej to wszystko zarośnięte. I naprawdę samiczki miałyby się gdzie schować przed bojkiem. A bojek pływa i straszy. Okej, żegnam was. Epoka akwariowa.